Jesteśmy właśnie na parkingu. Opłata 300 koron. Są toalety, które są, no, nie powiem, czyste. Początek szlaku. Wydaje się na razie spoko. Idziemy po takich dużych kamykach. Która jest godzina? 7.20, ja mam na sobie polar. Już mi jest gorąco. To może chodź się przebierzmy. Chodź. Jednak się przebraliśmy w krótkie spodenki. Bo już jest teraz tak ciepło, żebyśmy właśnie ugotowali w tych długich spodniach. Tyle od parkingu jesteśmy. Ja jestem zasapana. Ciężko było wejść pod ten stromy kamień. A teraz są schodki, więc git. Chyba wolę schodki niż tak wspinanie się po kamieniu. Masakra. Przeszliśmy, nie wiem ile to jest, 300 metrów. Ktoś tu idzie z Yorkiem. Ja nie wiem, ten pies to chyba się zajedzie. Siedzimy na schodkach, ledwo żyjemy. Pierwszy posyp po 300 metrach. Całą nogą czerwona z wysiłku. O, co mi to było? Notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Hello. Ponownie. Jest normalnie opocona. Czapkę musiałam zdjąć, bo w czapkę jeszcze gorzej. Okulary mi spadają, się schylam nad kamieniami. Robię za siebie i za Daniela nasze cegiełki, żeby ta górka przewyższała inne góry. Każdy tak będzie dokładał. O, nie da rady, to tu z boku. I ta góra będzie wyższa niż te wszystkie szczyty. Po to było nam wchodzić na tą górę, żeby teraz schodzić. Iść później tą ścieżką. I z powrotem do góry. Masakra. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Jesteśmy już za tą ścieżką, którą wcześniej pokazywałam. Jak się czujesz? Jakie masz puls? O kurde, poza skalą, 154. Ja normalnie aż słyszę to moje serce, jak idę. Masakra. Chwilę na płasko i fajny wietrzyk. To trochę chłodzimy normalnie. O Jezu. Sam pot. Fuj. Jestem mały oblech. To będzie siary. Zmęczony, ale dalej dzielnie. Dzielnie. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Jesteśmy już w połowie trasy.
Słuchaj, teraz możecie znaleźć taki domek, w którym można się skryć jedynie jak ktoś dozna jakiegoś urazu. W żadnym wypadku nie można tutaj spać. Tak więc, jakby to, to się kierujcie tutaj jako miejsce emergency. O, patrzcie, pieski. No takie pieski, to rozumiem, że idą po górach. A nie tamten York, czy... Co to był za piesek wtedy? Zadowolone, takie po kamyczkach się nachodzą. To w domu potem śpią. Zmęczony? Aniciu, to... Ja też taka upocona. O, masakra. Nie dziwię, że tam na początku była taka pani, która już po 15 minutach chyba miała dość i nie poszła dalej. No taka starsza kobietka. Chyba dobrze zrobiła, bo normalnie padłaby chyba tutaj, jak już tam miała problem. Chociaż początek, ta pani sam zatrzymała się na początku. Chociaż początek był trudny. Jesteśmy na wysokości kilometra nad poziomem morza, a do Sieraków zostało nam 300 metrów. Idziemy! Zostało jakieś 100 metrów do celu. O, już widać właściwie. Patrzcie, gdzie dotarliśmy. Wszędzie tu śnieg, ślisko. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Więcej nigdy tam nie wchodzę. Tu za skałą w sumie można przejść. Można go chwytaka się złapać. Nie wiem jak ta laska stoi. Mi się jeszcze nogi trzęsą. Nigdy więcej nie mam zamiaru tam wchodzić. To macie przepaść. Tak z tego to miałam schodzić. Mi się tak nogi trzęsły, nawet jak miałam ustać tam, no nie mogę tego przeżyć. Dobrze, że mam to za sobą. Ludzi sporo, ale nie było w ogóle kolejki, może z 4 osoby przede mną, ale to każdy po 20 sekund z powrotem. Nie podchodź tam. Daniel też jeszcze bardziej chciał tam usiąść, a mnie to stresowo, musiałam tak blisko podejść, no z po 2 metry. Lekko nie było wejść na skałę. Mi się ciągle nogi trzęsą już minęło z 5 minut. Tutaj mi się w miarę okej stoi, ale tam... Jakbym drugi raz przyszła, to bym na skałę nie weszła. Teraz mi wystarczy takie doświadczenie. Ktoś tam na internecie pisał, że najlepiej wyjść o 6, najlepiej to już o 5, żeby później tłumy. No dobra, są tu, jest tu trochę osób, może z 40 osób u góry. Kolejka do kamienia, co tam, tam widzicie, dwie osoby stoją. No i no masz na tym kamieniu stać tak naprawdę, no. Każdy zrobić sobie fotę, z minutę postoi maksymalnie i tyle. Więc my jak wyszliśmy o 7.30, to luz, nie ma żadnej kolejki, jest koło 9.30, tak teraz? 10.10. 10.10, już jesteśmy po zdjęciach. I gdzieś za 15.10 byliśmy tutaj. Spoko. Wracamy. 4,9 km do parkingu. Już mamy tylko kilometr. Za tą górą jest już parking. To idziemy po takich kamyczkach. Siara tam leci przodem, a ja go powolutku gonię. Pędzę, co Daniela mówi, tak szybko ciśnie. Czasami się zatrzymywał, żeby... Będzie mi świeć. Czasami się zatrzymywał się, żeby sobie tam coś, nie wiem, jakby specjalką sobie wziąć, czy hałasować telefon.
A ja wtedy wcisnęłam szybko, bo szybko przycisnę, to wtedy trochę nadrobię trasę, bo on tak szybko idzie po tych górach normalnie, jak druga Monia, jak kozica górska. No, a ja postaram się cisnąć, a i tak jakoś, tylko że jedę normalną drogą, która jest pokazana dla turysty. On ciśnie na skróty. I potem narzeka, że go kolana bolą. Przed chwilą byłam świadkiem. Schodził tyłem po schodach, bo kolano bolało. A mnie boli tylko to jedno. To lewe, co na kolsos, to samo. Ale nie boli jakoś fest. Więc przeżyję. No ale trochę boli. O, idzie, tam pokażę wam. Już tam u góry jest. Jakim cudem? Ja się pytam, jakim cudem? A, zaczęłam nagrywać przy tym znaku. Ale nie przeszłam. Ciśnie. On jest crazy. Ciśnie. Nie poczeka na mnie. A co, jak mi się wywróciła tutaj? Głowę rozbiła. Kostkę skręciła. To co wtedy? No nic. Zawsze najlepiej liczyć na siebie. A, mieliśmy sporo osób. Tak półtora godziny od tego głazu. I jest bardzo dużo, już nie miało siły normalnie. Jak słyszałam, że półtora godziny, to aż mi się odechciewało. O, i znowu te łańcuchy. Jak się wywrócę, przez własną głupotę, że nagrywam zamiast bezpiecznie iść, ale ten łańcuch jest na luzie. A tam z półtora kilometra dalej to koniecznie dwie ręce. Bo taka śliska skała i tak stroma, że trzeba się odchylać i tyłem schodzić na koniec. Ja po prostu cię pilnuję, że w razie u, to mogę ci pomóc. W czym? Co? W czym pomóc? No jakbyś coś ci się stało. A. Poszedłeś i zostawiłeś mnie sam. Uff, już jesteśmy prawie na miejscu, za nami jest już parking, ale przed nami w takim razie też bardzo stroma górka. Ostatnie zejście już. Góry widać już parking i wszyscy idą tam boczkiem, a my jak hardkory od samej góry do dołu. Ja ledwo żyję. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.